Hej, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem z gościem specjalnym Dazdarią, którą na pewno kojarzycie z poprzednich filmów. I dzisiaj robimy sobie taką jakby kolaborację. Jeden filmik będzie ten, który oglądacie, a drugi będzie u Darii na kanale. Zostawię wam w końcu linka na dole do jej filmu. Daria stwierdziła, że chce zacząć nagrywać po krótko-długiej przerwie. Ale ja się boję. Daria się boję, ma tylko 60 wyświetleń i nie rozumie tego, że trzeba po prostu więcej nagrywać. Nie patrz w ogóle, patrz tu. Nie, nie, że trzeba po prostu więcej nagrywać. Okej, okay. Dzisiaj zapraszamy was na tag Me Tag, Me Time Tag, czyli ten tag, który ostatnio krąży na YouTubie. Si Baton go wymyśliła i już na naszym polskim YouTubie się rozprzestrzenił. Ja mam tu rzeczy do pokazania, Daria się niestety nie przygotowała, bo spała, jak jej napisałam SMS-a, że go będziemy nagrywać i tak. Co oglądasz albo czytasz w ciągu tego twojego dnia takiego? Ja czasu, w ciągu czasu dla siebie. Dla siebie. Ja wam powiem, że ja nie czytam. Ja oglądam YouTube'a. Moja kolej teraz? No. Więc ja zaczynam od czego co oglądam. Jeżeli kiedykolwiek potrzebowalibyście recenzję na jakikolwiek serial, to pytajcie mnie, bo ja chyba oglądam wszystkie. W tym momencie oglądam Skandal, oglądam Dobrą Żonę. Oglądam Pamiętniki Wampirów, True Blood, masz mi ten cały czas. Nie, ja po prostu mam tak dobre organizational skills, że ja mam czas na wszystko. House of Cards. No, ale jak masz taki swój dzień, taki piększający, to jaki serial oglądasz? Ja generalnie mam problem, bo obejrzałam już wszystko, więc czekam w nowe odcinki, aha, więc co wyjdzie, to oglądam. Czyli mam bardzo dużo. A oprócz tego czytam. W tym momencie czytam Feminism, Marxism and Counter, czyli teoria feminizmu z punktu widzenia teorii marksistowskiej. Brzmi jak brzmi, ale ja widzę Marksa, bardzo dobre. Tyle się opisała tym Marksie. Bardzo dobry filozof i ma bardzo dobre, nie że nie to, że nie jest to Marks. Dobra, temat na inny polityczny będzie film. Hej. Dobra, na temat na inny polityczny filmek. I tak, czytam sobie różne książki w sumie, co mi jest potrzebne na studia. Co nosisz w ciągu tego czasu dla siebie? Ja wam pokażę to, co ja noszę zawsze. Jest to brudne dzisiaj, ale i tak kocham i noszę. Jest to moja bluza I Woke Up Like This, którą Daria też ją lubi, zostawiłam ją u niej też, nie chodziła, jest bardzo mięciutka i chodzę w tym i w leggingsach albo getra, albo ja w czymś. Spałam. No, ja nie mam ubrań po domu, ja po prostu chodzę w tej bluzie i żadnej innej. Kocham, albo w Mateusza koszulce, ale to najlepsze. We I Woke Up Like This. O, ale nas prześwietliło tego białego. A ja nie mam tego przy sobie, ale mi mama zawsze mówiła, że nawet jak się w domu, to trzeba ładnie wyglądać i mam. Mam jeden dres, taki zwykły szary z Adidasa, no ale jest ogarnięty. Albo mama kupiłam jakąś sukienkę w Zarze, taką długą, takie prążki z taką cienką i mówi: masz do chodzenia po domu, bo ci chłop zostawi, jak będziesz brzydko chodziła po domu. No to jedno albo drugie. Chociaż Kiera nie lubi, jak nie chodzę na podziemne paski i mówi, że wyglądam grubiej. Tak? No. Przyzna się w sumie. Które są twoje ulubione produkty kosmetyczne w tym czasie? Moje są to pielęgnacyjne do włosów, ponieważ ja nie lubię nakładać maseczek, ty chyba lubisz. Ja nie lubię maseczek, ja lubię... No bo mi się to klei, potem mam to wszędzie we włosach, jak próbuję zmyć, mam w brwiach, pieką mnie te oczy, więc maseczki odpowiada... Maseczki może 3 razy w roku sobie nałożę. Ale bardzo lubię oleje i to wam pokażę, jaki mam. Amla, mój ulubiony, Green Pharmacy z łopianu i Castor Oil, czyli... Ta firma ma bardzo fajne szampony i odżywki. No, ale co to jest Castor Oil? Olej rycynowy. I na przykład sobie dzisiaj zmieszałam te dwa i bardzo fajne, błyszczące włosy są. I bywa jeszcze następnym razem ładna. Doleję sobie jeszcze tego i do mojej buteleczki sobie przeleję, żeby się nie odpadły. No i tak. Wiesz, że one wchodzą w interakcje chemiczne, może wieś interakcje chemiczne mogą ci spalić. No to jest spalą, ale lubię olejować włosy, nie lubię maseczek. A ja lubię maseczki, właśnie sobie nałożyłam. Ja jestem, lubię maseczki domowej roboty. Ja jestem w ogóle domowej roboty cała. I albo robię maseczki, złożymy z awokado i z oliwy z oliwek i z cytryny. Albo jeżeli tak jak mnie wysypie do kresu, tak jak tutaj, to ostatnio sobie zrobiłam maseczkę z zielonej klinki, z oleju, z drzewa herbacianego. Twój obecnie ulubiony lakier do paznokci? Ja mam 3. Albo nie mam go w ogóle. Daria to ma jest taki ulubiony. Essie. No, chciałabym taki, ale nie mam. A te, które mam, to jest taki ciemny, bordowy z Rimmela, który się nazywa
Little Brown Dress, który jest bardziej bordowy, nie brązowy, no ale okej, okay, prawie czarny. A drugi jest jasny beżowy z Revlon, takie cieliste. Lubię takie beżowe. Ładne są, no. No i takie mamy moje. Adelia ma właśnie fajny Essie, który... Ja mam właśnie taki... Jest nowy, nie? Nowy. Znaczy nowy. I się dobrze trzyma. Słuchajcie, jestem pod wrażeniem, bo 3 dni temu go nałożyłam i... Nie mam żadnego utwardzacza, nic na nim nie mam. Dlaczego ty to trzymasz? Nie wiem, nie wiem, bo ja mam nadwrażliwość. Aha, proszę, co mi Ewa zrobiła ostatnio. Rozmazany obraz, nie zobaczył. Ewa, zobaczył. O, zobacz. Oparzyła mi rękę. Daria złapała prostownicę, zapałam. Jak spałam, musiałam trzymać rękę w misce z lodem całą noc, bo no. Tak Ewa mnie poparzyła. Kciukujcie w dół za to. Kto ci kazał przy prostownicy? Kto jej kazał dać mi prostownicę? Lecha! Tak, zapała prostownica! Dza! A mówię, ej, włączę sobie prostownicę, wyprostuję włosy. No, okay. Nie powiedziałam. Następne pytanie. Powiedziałam! Będziemy, a wyprostuję sobie włosy i włączyłam prostownicę. Twoja ulubiona świeczka. Moja, możesz pokazać tą. Moja ulubiona świeczka jest taka, której nie palę, by mi jej szkoda. Dostanę od Mateusza. Słuchajcie, jak macie ulubione świeczki, to ich nie palcie. Nie palcie. I nazywa się, jest ona z Bath & Body Works, z tej White Barn kolekcji Mahogany Takewood. Jest piękna, jak mężczyzna pachnie. Rzeczywiście. Jebie jak skunks. Ładnie pachnie. Tak, a druga też mi szkoda zapalić. To jest moją ulubioną. Jest to Sparkling Icicles, też z Bath & Body. I też pachnie jak... Słuchajcie, przyszłam dzisiaj Ewy rano i myślę na mnie. Ewa tak patrzy na te świeczki z taką błogością w oczach. Mówi, a mi się chciała zapalić świeczkę. Ja chciałam sobie zapalić świeczkę, ale mi szkoda. Słuchajcie, ej, zapalę ją. Ale ja nie jestem takim burżujem jak Ewa, żeby mieć świeczkę za... Ale ja też sobie... Za 100 zł. To Mateusz mi kupił tą świeczkę. Moją ulubioną świeczką, ja jestem normalna. Słuchajcie, to jest świeczka z Poundlanda za funta. Nie z Poundlanda, z tej wersji za funt 90. Z Glade, w Poundlandzie też są. Glade jest tylko zwykła firma. Ale fajnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie. W małym pokoju. Bardzo ładne ma... Mój pokój jest duży, dużo nie pachnie. No i fajnie świeczka jak świeczka. No słuchajcie, też nie ma... Też Janki masz, nie kłam. Palisz Janki, masz więcej niż ja. Jedną Janki. Taką dużą. No, a ty masz tam 5 trójków. Słuchajcie, świeczka jak świeczka, zamiast świeczki trzeba kupić... Dobrą flaszkę, no nie ukrywajmy, no. Dobrą flaszkę. Trzeba, trzeba. No, trzeba. 2 funty 20 i tak jej nie pali, bo jej szkoda. Gdzie to logika? A jak zapalę, to umrzesz. Ale sobie. Pachnie ładnie, ładnie pachnie. No i dam pochować psu, to ją wylizał. No, Rocky, ja mówię, nie, Frank, ja mówię, podoba ci się świeczko. Okej, okay, czy masz... Do you ever have outdoor me time? Czy spędzasz ten czas na zewnątrz na przykład? Czy biegasz? No, Ewa czy wychodzi ja idę do pracy na tylko. Ja wychodzę tylko do pracy, to jest me time. Nie, me time taki na zewnątrz dla mnie jest takie, kiedy to super draga. To wtedy idę, jestem taka zrelaksowana i mogę sobie coś kupić. A nie wiem, albo nie. Idę w sumie na Seafront i fajnie sobie. Albo idziesz ze mną i się wypijemy kawę na no, Seafroncie i obgadujemy ludzi. To jest fajne. A o, ja generalnie, jeżeli chodzi o mnie, kiedyś lubiłam strasznie biegać i potrafiłam właśnie tak wyglądać i wyczekiwać tak, że mogła iść sobie pobiegać wieczorem. Teraz przez długa historia, ale muszę wrócić do tego nawyku. A oprócz tego lubię, nie wiem czemu, ja bardzo lubię wyjść na dwór sama. Mieć słuchawki z dobrą muzyką i po prostu iść na spacer, albo nawet iść, bo głupie zakupy do Lidla i ja lubię iść naokoło ze słuchawkami w uszach. Nie mam tak zachodzić na zakupy. I mam taki własny teledysk w głowie. Tak. Czy kiedykolwiek idziesz do kina oglądać sama film? Nigdy. Też nigdy nie poszłam. Ale nie bym poszła. Ja bym nie poszła. Ja bym poszła. No to co, i tak idziesz, jak nie rozmawiasz, jak idziesz z kimś do kina. No ale jakoś tak rzadko chodzę do kina, a jak już chodzę to z kimś. Bo rzadko chodzimy do kina, bo u nas w kinie generalnie prędzej są filmy online na Kinomaniaku niż wejdą po premierze tu do nas do kina. To prawda, jest ale, tylko jeden film tygodniowo. Ale jakbym poszła, jakby było coś bardzo bym chciała zobaczyć, by nikt nie chciał ze mną iść, to bym poszła sama. Poszłabyś? Ja bym czekała, aż będzie na necie. Poszłam sama. Ulubiony sklep z ciuchami online. No niekoniecznie z ciuchami online, sklep online ulubiony. Ja mam bardzo dużo takich. Ja też lubię Lasha z kosmetyków, lubię, o Jezu, nie wiem co lubię, lubię Zarę, ale to tylko jak przychodzi to już nie lubię, bo Zarę trzeba mierzyć, ale lubię Zarę z internetową, no. Wszystko trzeba mierzyć. No to Shinsei ten lubię, ale nigdy z tego nic nie zamówiłam. A ja lubię biochemię urody i lubię zrób sobie krem.
I lubię... Generalnie no nie mam, że lubię jedną stronę. Ja lubię Amazona. Uwielbiam Amazona. Wolę niż eBaya. Amazona. Ja wolę eBaya. Ja nie mam albo, jest, albo jesteś Amazonem człowiekiem, no. Albo jesteś eBayem człowiekiem. No bo jakoś ten eBay, jakoś mi się zdaje, że jest taki mniej jest zaufany. Nie, właśnie jest bardziej zaufany. Że są podróby i w ogóle na Amazonie nie masz podrób. No nie, no w sumie. Na Amazonie jest jakby wszystko bardziej sprawdzone. No nie wiem. To prawda. No i nie przychodzi od prywatnej osoby, tylko z prosto z magazynu, nie ma czegoś takiego, że coś zamówić i tego nie ma. No i zwracają ci pieniądze, jak nie przyjdzie, ale to samo eBay robi. No. eBay robi to samo. No, to ja takie właśnie eBay, Amazon lubię. No i ostatnie pytanie, czy dodałabyś coś do tego tagu? A to jest tag me time. No, czy dodałabyś do tego tagu coś, co robisz dla siebie? Nic nie robię dla siebie. Lubię sobie coś dobrego zjeść. Jesteśmy bardzo altruistyczne. No nie? Co wczoraj na przykład byłyśmy na burgerze. Ale takim burgerze, o Jezu. Dobry był. Jaki burger. Co bym dodała? No, że w takim dniu dla siebie właśnie lubię się napić herbatę i kawę. Ja lubię się umalować. No. Lubię tak sobie na przykład siedzę cały dzień w domu i nic mi się Darem nie chce. Darem ja pisać esej. I żebym się zaczęło chcieć, muszę się ubrać, zrobić sobie włosy, ja podmalować się i jakoś tak bardziej No, Mateusz się mnie pyta, po co ty się malujesz, jak siedzisz cały dzień w domu? No jakoś tak wolę. Nie, nie wiem czemu. No to jest takie fajne, jak się pomaluję. Więc to było na tyle. Wszystkie pytania odpowiedziane. Teraz zapraszam was na kanał do Darii, gdzie zobaczycie inny tag. Jeszcze nie wiemy jaki, ale coś się wymyśli. Więc do zobaczenia. Dziękuję wam serdecznie. Do następnego filmu. Buziaczki. Pa! I palcie świeczki, nawet jak są drogie. Nie bądźcie tacy jak ja. Nie módlcie się do świeczek. Pa! Pa!